Hej, zapraszam Was dzisiaj na filmik z makijażem trochę przypominającym składaka. Jak widzicie po tytule, zapraszam Was dzisiaj na film o 8 polskich kosmetykach, które spokojnie mogą zostać nazwane zamiennikami tych droższych, zagranicznych propozycji. Dzisiaj pokażę Wam zamienniki produktów kultowych, drogich, świetnych i też niektóre z nich są moimi osobistymi ulubieńcami i dla nich znalazłam polskie odpowiedniki. Nie będę Wam tylko opowiadać, bo wykonamy sobie ten makijaż w trakcie razem i będę Wam pokazywać i opowiadać o tych wszystkich kosmetykach, żebyście mogli zobaczyć je w akcji. Zauważyłam pewną zależność, że za każdym razem, kiedy Wam daję do wyboru, jaki temat chcecie, żebym zrealizowała na YouTubie, to zdecydowaną większością na Instagramie wybieracie tematykę polskich kosmetyków. Okej, widzę o co chodzi, rozumiem. Jak najbardziej podzielam ten sentyment i będziemy tę tematykę dalej zagłębiać, oczywiście w urozmaicony sposób, a dzisiaj właśnie chciałam Wam pokazać i opowiedzieć trochę o polskich kosmetykach, które no, są czasami nawet i lepsze od tych droższych propozycji. Mój dzisiejszy makijaż po jednej stronie wykonany jest droższymi kosmetykami, a po drugiej tymi polskimi. I teraz, zanim jeszcze obejrzycie film, powiedzcie mi, czy to moja prawa strona? Czy to moja lewa strona? Umalowana jest tymi polskimi? Tu będzie ankieta, proszę zagłosować. A my, bez zbędnego gadania, przechodzimy już do 8 polskich kosmetyków, które musisz znać, bo są zamiennikami zagranicznych kitów. Jak widzicie, sporo elementów makijażu już na twarzy mam, ale do tego pełnego makijażu jeszcze trochę mi brakuje. Jednym z takich elementów, który sprawia, że cały obraz tego, co mam na twarzy, wskakuje na wyższy poziom i zwłaszcza fajnie to wygląda w dopracowanych zdjęciach makro makijażu oczu, to jest żel do brwi. Żel do brwi z My Secret Wow Eyebrow to jest zamiennik 24 Hour Brow Setter z Benefitu. Oba żele super mocno utrwalają brwi. To jest taki sposób utrwalenia, który u mnie przechodzi test grzywki. Czyli grzywka, która swobodnie lata przez cały dzień dotykając brwi, nie zmienia ich kształtu w ogóle. Różnica tutaj tak naprawdę tkwi w szczoteczkach, bo ta z Benefitu ma taką właśnie szczoteczkę silikonową, która ma bardzo różnorodną długość włosków, bo są bardzo długie, bardzo krótkie i jest taki spiczasty szpic, który nam pozwala na takie bardzo precyzyjne manewrowanie nawet najmniejszą ilością żelu. Podczas gdy żel do brwi z My Secret ma szczoteczkę bardziej wspominającą tradycyjną szczotkę do tuszu, czyli taką, wiecie, z włosków. Ta szczoteczka z My Secret nakłada więcej żelu na brwi niż ta z Benefitu, więc jeżeli od razu przestawiacie się z tej droższej wersji na polską, to radzę uważać i może nie od razu nie przechodzić do takiej bardzo zuchwałej aplikacji na brwi, a może to jest bardziej kwestia tego, że ten zaworek tutaj niezbyt efektywnie ściąga nadmiar produktu, ale fakt pozostaje faktem. Oba żele utrwalają równie mocno, są niesamowicie trwałe, jeżeli macie włoski, które rosną we wszystkie strony, macie z nimi problem, żeby je ułożyć w trwały sposób, zastygający i taki, który utrzyma się z Wami przez cały dzień i do tej pory nie mogliście sobie pozwolić na ten żel z Benefitu, to wiedzcie, że jest idealny zamiennik. Kolejny krok to puder. Mogliście zauważyć, że miałam już przypudrowaną okolicę pod oczami i czoło, bo tutaj wykończenie wolę raczej matowe, ale na reszcie twarzy lubię, kiedy ta skóra się troszkę błyszczy, czyli kiedy to wykończenie pudru jest satynowe lub rozświetlające. Jaki jest rozświetlający puder, który jest, myślę, że już kultowy, bardzo drogi i piękny? Hourglass. Jaki jest zamiennik dla pudru Hourglass? Puder z Afektu. Tak, tak, moi drodzy. Oba zostawiają ten sam efekt rozświetlenia skóry, ale takiego satynowego rozświetlenia, które nie wynika z drobinek, ale z odbijania światła, tak jakby robiła to lekko wilgotna skóra. Czyli po prostu wygląda świeżo. No nie bez powodu ten puder z Hourglass jest już pudrem kultowym i tak kochanym przez wielu wizażystów. Tak samo jak puder Hourglass, tak samo Afekt, bardzo ładnie wyglądają pod oczami, jak i na całej twarzy. Ewentualnie tylko omijałabym raczej okolice, które są nierówne, czyli na przykład rozszerzone pory, czy jakieś, wiecie, blizny potrądzikowe, coś, co nie jest gładką skórą, to tam lepiej takiego pudru nie nakładać, bo taki blask wszystko podkreśli. Gdybym miała powiedzieć kilka słów na temat różnic, które dzielą te dwa pudry, to jedyne, na co chciałabym zwrócić Waszą uwagę, to są opakowania, bo opakowanie z Hourglass jest takie bardzo luksusowe i okazałe, a z Afektu jest po prostu użytkowe. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o sam puder, no to te różnice są, przynajmniej dla mnie, na skórze niezauważalne. Podoba się Wam mój rozświetlacz? Wprawione oko zauważy, że jest to oczywiście Cookie z Benefitu. Jeden z moich ulubionych rozświetlaczy, oślepiający,
A wiecie, co jest zamiennikiem do Cookies Benefitu? Capri z Ecocery. I to jest tak podobny rozświetlacz, że nie dość, że na skórze wygląda identycznie, to jeszcze jego konsystencja jest również do złudzenia taka sama. Oba te rozświetlacze są niesamowicie mocno napigmentowane i takie bardzo miękkie pod palcami. No może w tym momencie zarówno Capri, jak i Benefit są na mnie troszkę za jasne, więc na to nie patrzmy, bo ja jestem teraz po samoopalaczu, ale rzeczywiście są to rozświetlacze, które spokojnie możemy nazwać tym samym rozświetlaczem. Tylko, że no właśnie, Ecocera z Capri, Capri z Ecocery jest nie dość, że polską marką, czyli wspieramy polski biznes, to jeszcze dodatkowo również jest to ułamek ceny rozświetlacza z Benefitu, no a efekt jest tak samo oślepiający i piękny. Zatrzymamy się na chwilę przy tym nieskończonym makijażu oczu, bo tutaj dodam jeszcze kilka innych elementów, ale na tym etapie porozmawiamy o kolejnych zamiennikach, jakimi są palety do oczu. I po mojej lewej stronie, na moim lewym oku znajduje się paleta z Urban Decay i to jest Naked Cherry, czyli paleta utrzymana w takich wiśniowych odcieniach. Widzicie, znowu kolejna monotematyczna paleta z Urban Decay. Oni wydali takich kilka, jest miodowa, jest, no jest sporo tego. No ale właśnie, ta paleta ma swojego zamiennika, wręcz powiedziałabym, że zamiennika, który, ucznia, który przewyższył mistrza, bo ta paleta zamienna jest według mnie lepsza od tej palety z Urbana. I to jest paletka Ruby Glamour z Eveline. Ta paletka jest lepsza, ponieważ te cienie nie są aż tak monotematyczne, monochromatyczne, jak te z Urban Decay. Ponadto te blaski z Eveline są o niebo lepsze. One o wiele lepiej łapią światło, nawet zobaczcie teraz. Ten cień, który się znajduje tutaj na ruchomej powiece, no o wiele bardziej bogato wygląda na prawej, po prawej stronie. One są bardziej miękkie, bardziej foliowe, zawierają więcej takich jakby bardzo drobnych drobinek w sobie, które po prostu sprawiają, że ten blask jest bardziej intensywny. Podczas gdy te same cienie, które odpowiadałyby tym cieniom z Eveline, są takie bardzo płaskie i wręcz troszkę się za mocno kruszą, bardziej nawiązują do perły niż do takich właśnie fajnych foliowych błyskotek. No, po prostu lepiej na oku wyglądają te cienie błyszczące z Eveline, przynajmniej w moim mniemaniu. No i ogólnie z tymi cieniami z Eveline pracuje się cudownie. Tutaj one się tak pięknie łączą. Od momentu, kiedy Wam pokazywałam ją pierwszy raz, miałam wiele okazji, żeby się nią pobawić. Za każdym razem efekt był ten sam, bardzo ładny, dopracowany i wyblendowany do nicości makijaż. Naprawdę cudownie się z nimi pracuje. I ten cień, który wcześniej sprawił, że trochę na niego narzekałam, Coral, w palecie Urban Decay nazywa się Juicy. I to jest bardziej taki róż niż koral. Tutaj rzeczywiście jest odcień bardziej koralowy. One są takie same. W sensie, że na powiece wyglądają tak samo, zostawiają taką chmurkę koloru, nie są jakoś super intensywne, czyli po prostu tak miało być. No ale właśnie, ta paleta z Eveline podoba mi się bardziej, bo cienie są odrobinę bardziej urozmaicone. Okej, jest to nadal paleta utrzymana w jednej tematyce, ale ta różnorodność i te minimalne różnice między cieniami z Urbana a z Eveline powodują, że te makijaże po prostu wychodzą lepsze. Powiem Wam, że te błyski z Urbana są wręcz na tyle słabe, że jak rozświetliłam tutaj wewnętrzny kącik, to kącik w oku z Eveline był o tyle bardziej intensywny i ładniejszy, że po prostu musiałam nałożyć tutaj rozświetlacze. Czyli tutaj jest Benefit, a tutaj jest Ecocera, bo one są do siebie na tyle podobne, że ten makijaż jakby jest, wiecie, cały bardziej spójny. Czego w tym makijażu oczu jeszcze brakuje, oczywiście oprócz rzęs, to jest wyblendowanie tej dolnej krawędzi. Ja zawsze do tego używam pudru prasowanego i przeważnie w 9 przypadkach na 10, do tej pory przynajmniej był to puder z Senny. To jest tak naprawdę podkład mineralny w formie prasowanej, który ma piękne satynowe wykończenie, który na skórze wygląda niesamowicie lekko i tak bardzo drogo. I do tej właśnie roli takiego beżowego cienia, który dodatkowo sprawia, że cała ta praca z cieniami wchodzi na wyższy poziom, sprawdza się po prostu idealnie. Ja już sobie nie wyobrażam nie wykończyć takiego makijażu, chociażby, wiecie, jednym przejechaniem po krawędzi wszystkich cieni. Makijaż wygląda po prostu na 100 razy bardziej dopracowany.
Ale właśnie, ostatnio Wam mówiłam o ulubieńcach, że jest zamiennik tego pudru, prawda? Oczywiście, że jest i jest to puder prasowany z PSE. Wygląda tak samo, robi to samo, jest tak samo cudowny, idealnie blenduje, cudownie lekko i w rozświetlony sposób wygląda na skórze. Uprzyjemnia tą pracę z cieniami i sprawia, że wszystko wygląda na jeszcze lepsze. Słuchajcie, no to jest tylko dosłownie takie przejechanie po krawędzi. Jak Wam się wydaje, że już jest wyblendowane, to zawsze można jeszcze wrócić z pudrem. A nie dość, że jest to oczywiście polska opcja, to jest to jeszcze tańszy produkt. Chociaż bez żadnego kompromisu, jeżeli chodzi o jakość produktu. Ten makijaż oczu możemy jeszcze urozmaicić lub zintensyfikować kredką. Moją ulubioną kredką do oczu, jak dobrze pewnie wiecie, jest kredka z Maybelline Tattoo Liner. Zarówno ta brązowa, jak i czarna, ale na brązowej dzisiaj się skupimy. To jest odcień 911, czyli taki piękny, głęboki brąz. I choć nie jest to jakiś specjalnie drogi produkt, to nie jest to kredka produkcji polskiej. Na pewno cieszy Was fakt, że odkryłam, dosłownie dzisiaj, odkryłam dla niej zamiennik i jest to kredka z Pierre René iMatic w kolorze 10, czyli również jest to odcień brązowy i to jest kredka wykręcana. Wiem, że niektórzy z Was takie kredki wolą. Ja ją odkryłam dosłownie dzisiaj z polecenia, ale żeby nie było, ja już dzisiaj jeden makijaż przez prawie cały dzień nosiłam, także miałam okazję przetestować jej trwałość. Może nie były to najdłuższe testy w życiu, ale przy kredce do oczu jakoś specjalnie długich testów nie potrzeba. Pomyślałam, że ona dzisiaj idealnie pasuje do tematyki filmu, więc postanowiłam ją uwzględnić. A też często mnie pytacie o właśnie jakąś polską brązową kredkę do oczu, bo wiem, że też nie wszyscy lubią czarnej kredki używać, więc to jest moja propozycja. Jeżeli macie jakieś inne swoje odkrycia w tematyce brązowych kredek do oczu, to walcie śmiało w komentarzach. Wytuszowałam rzęsy i przykleiłam sztuczne i makijaż oczu mamy skończony. Rzeczywiście te rzęsy jednak są taką absolutną kropką nad i, prawda? Jeżeli chodzi jeszcze o te kredki, to ostatnia rzecz, na którą chciałabym zwrócić Waszą uwagę, to jest minimalna różnica w odcieniach. Ta kredka z Pierre René jest troszkę bardziej chłodna, ale to są tylko różnice, które zauważymy, jeżeli porównujemy, wiecie, jedną z drugą, a jeżeli chodzi o taki spójny cały makijaż, to się w ogóle to nie rzuca w oczy. No i czego mi jeszcze na twarzy brakowało, to oczywiście usta, umalowane usta, połowę ust umalowałam jedną pomadką, co w ogóle nie było intuicyjne. Spróbujcie umalować tylko pół ust. I była to oczywiście moja ulubiona pomadka z L'Oreala Signature Rouge w odcieniu 122 I Tease, czyli idealny, piękny, cielisty nudziak. W ogóle o bardzo fajnej konsystencji. Jeżeli jeszcze tych pomadek nie znacie, to polecam się zainteresować. A tańszą, a na pewno bardziej polską wersją tych ust jest konturówka również z Pierre René, tylko tym razem właśnie konturówka do ust. I to jest konturówka numer 8. Możecie zauważyć, tu jest minimalna różnica w kolorze. Ta pomadka z L'Oreala jest troszkę bardziej chłodna, ale tak naprawdę gdybyście się to nie przyglądali, to nie wiem, czy ktoś byłby w stanie to zauważyć. Jest to też konturówka wykręcana, więc też nie potrzebujecie do niej temperówki. Myślę, że to jest taka fajna opcja do torebek. Nawet jak nie mamy na tyle stabilnej ręki i chwili wolnego, żeby umalować usta pomadką, bo do tego rzeczywiście trzeba spokoju, żeby nie wyjechać poza kontur, to można się poratować konturówką w bardzo podobnym lub niemalże w tym samym odcieniu, bo do konturówki wystarczy, że wiecie, brodę potraktujemy jako stabilizator i możemy resztę ust umalować. I ja też często właśnie konturówek używam jako pomadek ogólnie, wiecie, wypełniając nie tylko kontur, ale i całe usta. Jest jeszcze jedna para kosmetyków, która zasługuje na Waszą uwagę, ale dzisiaj już nie mogłam tego nałożyć na twarz, bo mam tylko jedną twarz, bo chodzi znowu o pudry sypkie. I właśnie, mam dla Was zamiennik pudru sypkiego z Anastazji, czyli takiego pudru o satynowym wykończeniu, który też ładnie utrwala makijaż, niespecjalnie matuje, właściwie w ogóle nie matuje, ale wygląda fajnie świeżo na skórze. Zamiennikiem dla tego pudru jest puder z PSE HD. One pod palcami wyglądają naprawdę identycznie. Tak samo wyglądają na twarzy. Minusem jest tylko to, że Anastazja jest tutaj dostępna w wielu kolorach, a ten nowy puder HD dostępny jest tylko w jednym odcieniu. Na twarzy wyglądają tak samo, zachowują się tak samo, no tylko to jest polska marka, więc jeśli nie widać różnicy, to po co przepłacać, czy jakoś tak? I tak wygląda skończony makijaż, wykonany pół na pół droższymi i tańszymi oraz polskimi kosmetykami. Koniecznie dajcie mi znać, czy używaliście któregoś z tych zamienników. Jeżeli tak, to
Oczywiście napiszcie mi, jak się Wam sprawdziły i czy zauważyliście ich podobieństwa do tych kosmetyków, o których Wam mówiłam. A jeżeli Wy macie swoją listę lub chociażby jedną propozycję, jaki polski kosmetyk mógłby zamienić lub funkcjonować jako zamiennik do innego, droższego, zagranicznego kosmetyku, to też koniecznie mi napiszcie, bo na pewno nie tylko ja czekam na te informacje. Będę też wdzięczna za informację, która dzisiejsza para najbardziej wpadła Wam w oko, co się Wam tutaj najbardziej w tym makijażu spodobało. No i oczywiście pamiętajcie, że lista wszystkich kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam, jak i informacje na temat rzeczy, których nie nakładałam z Wami, czy na przykład podkład, korektor, czy cokolwiek innego, te informacje znajdują się w opisie pod filmem. Tam też są linki, pod którymi te rzeczy możecie znaleźć. Oczywiście informacje na temat bluzy czy paznokci też są, także w opisie jest kopalnia wiedzy. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że się Wam ten filmik spodobał, że miło spędziliście ze mną czas i że informacje Wam przekazane okażą się pomocne. Jeżeli tak było, proszę Was o zostawienie kciuka do góry i przypominam jeszcze o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, a dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę, więc jeżeli się tak stanie, że subskrypcje zawiodą, dziękujemy YouTubie, to zawsze w środę i w sobotę możecie zajrzeć na kanał, zobaczyć, czy nie pojawił się nowy film, bo pewnie tak było. Ostatnio pojawiły się takie dwa filmy, zobaczcie, czegoś nie ominęliście. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!